nuda, gówno, kłam. Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Wiedza, nie, no doskonała taktyka jest. Podczas licytacji. I jak najlepsza współpraca w grupie. To są atuty, których potrzebuje drużyna, która chce wygrać mistrzostwo. A oto 12 uczestników, którzy zmierzą się dziś ze sobą w naszej grze. Bo będzie ciszej pytania. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych graczy o kasę. Myślałem, że nie mam, ale mam. To Jerzy Zawartka, dziennikarz radiowy z Katowic. Marek Dobrowolski, inżynier z Katowic, kapitan drużyny. Alicja Łobza, biolog z Katowic. Jerzy Góra, dziennikarz radiowy z Sosnowca. Zieloni, to będzie przedsmak przed Alina Miętu. Challenge za 2 tygodnie. Eldanek. Zbigniew Marcisz, magister rehabilitacji. Stanisław Walczak, doradca finansowy. I Izabela Rasiuk, studentka biologii. Drużyna żółtych to Jarosław Kozak, przedstawiciel handlowy z Poznania. Ale to ja muszę zobaczyć, czym on gra w ogóle. Czym on zaczął grę, żeby mieć takie same starty. I Magdalena Pic, uczennica z Poznania. Chyba, że on samurajem zaczął. Zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto losa. Luszet Madzia. Jeden z 10 prostsze pytania niż w tym programie? Kurde, pytanie nierówne. Dużo więcej tych pytań w 1 z 10. Tutaj pytań to jest 12 na odcinek. A w 1 z 10 to w samym finale jest 40. Chyba. Dalej ci mistrzowie. Ja mistrzom kibicuję dalej. Mistrzowie takie oro. A więc dzisiaj wyrównujecie panowie rekord długości pobytu w naszym programie. Jesteście z nami po raz 8, po raz 7. Zmień nazwę serwera z farmeczy na psy z Partiet X-a. A co się stało? Stary ci do budy kazał pójść mieszkać, bo masz 18 lat, nie chcesz pracować, jesteś pieprzonym rakiem w swojej rodzinie i niestety tylko obciążasz mieszkanie, lodówkę i prąd staremu? Aha, to dlatego mam tak nazwać? Nie, dzięki. Gratulacje. I również wy bijecie kolejny rekord. Rekord wygrany. Słyszysz, jak mój stary. Niech słuchają cię. Nie będzie więcej suma? Chłopie, ty to rozumiesz, że ja ci... Powstrzymam tą wiązankę. Którzy wejdą z wami do gry. Do tej kolego. Pory 114 300 zł i prawie samochód. Oppenheimer zbuchnął planetę z Ziemi. Masz farta. Powiedzcie panowie, tak, czy już zaspokoiliście swoje ambicje finansowe? To samo. Nawet na początku nie myśleliśmy o finansach. Chcieliśmy się dobrze bawić, bawimy się dobrze i tak, żeby było dalej. Świetnie, bo w naszym programie można się dobrze bawić, ale trochę można prawda. Także wygrywać pieniądze, bo pula nagród w awanturze o kasę jest nieograniczona. Panowie, czy możecie podzielić się receptą na sukces w awanturze o kasę z nowymi drużynami? Bardzo chętnie, ale po ewentualnym zwycięstwie. Proszę bardzo, ja chciałem powiedzieć... Odcinek 4-0. Żeby nowe drużyny uważały, dlatego że w drużynie mistrzów jest pan Jakub, wybitny 18-latek, no. O czym zapewne któraś z drużyn się dzisiaj przekona. Życzymy wam powodzenia w programie. Sobie zmierzą się ze zwycięską drużyną z pierwszego etapu i jeżeli im się uda wygrać, to znowu będą mistrzami w kolejnym programie. Jeżeli niestety przegrają, to ustąpią miejsca w... Drugi mamy się z ciebie robić, z kim się zadajesz, z jakim się stajesz? Czyli nie mogę się z tobą zadawać, bo to będzie jeszcze gorzej. Nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Przepraszam cię. Ja pierdzielę. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują no wybacz mi, ale ja mam dzisiaj nastrój typowego hejterka, bo nadgodziny robię, rozumiesz to, a nie widzę... Kiedy ostatnio... Dobra, kiedy ostatnio był sub?
13 minut temu ostatnio coś zarobiłem, a robię nadgodziny. Wyobrażasz sobie, że idziesz do roboty i przez 13 minut nic nie zarabiasz? Chłopie, tylko zwracam uwagę, tylko zwracam uwagę. W tym momencie po 5000 zł. Są to pieniądze, które służą Państwu do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej z nich przystąpimy zrobię do licytacji. Zrobię wyzwanie dzisiaj, drużyna, ale w Elden Ringu. Zadeklaruje za pytanie najwięcej, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna wejdzie do finału, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Czy zasady są jasne, panie Marku? Tak jest. Jak forma zielonych? Dziękuję, świetnie. Zgrani, gotowi? Tak. Żółci? Jak najbardziej. Tak, gotowi. Przygotowani, czekają na grę? Oczywiście. Proszę głośno licytować, żebym państwa W dzisiejszych telewizjach są tacy skąpi, że maksymalnie daliby mistrzom zarobić 100 tysięcy i by specjalnie robili, by mistrzowie szybciej odpadli. Pewnie tak, no. No ale słyszał, aby ci grali dalej. Pierwszą kategorię. No ci z autem licząc mają 150 już. Anatomia człowieka. Trudne. To jest trudne. Rozpoczynam licytację, biorę po 200. To jest jak biologia, tylko gorzej. Słucham państwa. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni 700. Zieloni 700. Niebiescy 1000. Niebiescy 1000. Zieloni 1500. Zieloni 1500. Niebiescy 1700. Niebiescy 1700. Po raz drugi. Rzuci dwa. Dwa rzuci. Rzuci dwa. Mam dwa stary. Lecę. Zieloni 200. Zieloni 200. Kurde, czy tu będzie jedno pytanie w pierwszym. Po raz drugi. Rzuci 900. Niebiescy 3. Już nic nie będzie. Co się dzieje? 3,5, nie słyszę się w ogóle. 3,700. Rzuci wabank? Interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jima dał na Golibordę 10 zł, się nie zesraj nie i rób tego challenge'a po awanturze po mnie pojebie mad. No robię za chwilkę ten challenge, przepraszam. Robię. Wybacz. 12 i pół w pierwszym pytaniu. Dziękuję za dyśkę. Ja za bez trzymanki. W puli tego pytania aż 12 400 zł. Jaką skrzynię? Bardzo ostro poszła licytacja. Na tyle ostro, że... Narzeka, ludzie wracają z roboty po 12 godzinach, a ty pieprzysz, że 13 minut nic nie zarobiłeś, a... Nie no, teraz zarobiłem, bo dostałem od ciebie donate'a, także odpalam stoper i liczę 5 minut i ma wpaść kolejny. Jeżeli zieloni nie odpowiedzą, nie to odejdą z gry. Jeżeli z kolei odpowiedzą, będą mieli aż 12 400. Stan konta niebieskich to teraz już tylko 500 zł, no a żółci tak. Mają 2100. Jakiego rodzaju zęby nie występują w uzębieniu mlecznym? Trzonowca. Tak, trzonowca. Mhm. Trzonowca. Trzonowca. Oczywiście. Pierwsze stało. No, bez żadnego problemu. Tak? No jak tak. Jedynki są. Chcesz odpowiedzieć? Nie, odpowiadaj. O, może być tak to, ale nie wiem. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Zęby mądrości. W uzębieniu mlecznym nie występują zęby trzonowe. Niemieccy włożyli do puli 4,5 tysiąca. Rzeczywiście może być mądrości, ale nie wiem. Mądrości. Żółci włożyli 2900. O kurde. Też myślimy, że mądrości. Zęby mądrości. A co by powiedzieli mistrzowie? Ja zostaję przy trzonowych i luj. Nie wiedzą panowie. Nie wiem. Otóż to są zęby przedtrzonowe. Przedtrzonowe? Czyli? Bardzo mi przykro, nie udała się ta ryzykowna zagrywka. Musimy pożegnać zielonych, dziękujemy wam bardzo. Podaj liczby, które to cyfry. Kurki. O, dzięki, dobra, zeruję stoper. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Tekila podkreślenie snack dał na Golibordę 5 zł, dzisiejszy haracz za oglądanie, wybacz, że tak mało. Następnym razem będzie więcej, ale pozwól pooglądać chociaż 10 minut sam. Powiem tak, tym razem cię nie zabanuję za to, że dałeś taki ochł.
Przepraszam cię. Nie no, dzięki. Tych 2100, ale uwaga, proszę państwa, do puli następnego pytania ja przechodzi aż 12 004. Zęby po kłach, 4,5, okej. Dzięki, dzięki, Quinto. Kurde, myślałem, że trzonowe albo te mądrości, bo w sumie mądrości są często te... Co jest w dupę, co wy robicie? Dzięki za suba, kto go dał? Gwynblade, dzięki. Który rok? 6, dziękuję bardzo. 400 zł. Co stanie się z tą kwotą, dowiemy się po reklamie. Kiedy nam coś dasz, właśnie wam daję ponad 10 godzin nadgodzin w 200 hamaj. Czekam na suba. Nie mogę. Ja pierdzielę. Coś już pięknego ten stream. Oglądają państwo awanturę o kasę. W tej chwili niebiescy mają na koncie 500 zł. Chyba tak, Momek. 2100, ale w ogóle uwaga, Momek, czemu ty ciągle oglądasz niczym jakiś ninja z ukrycia? 400 zł. Losuję kolejną kategorię. Dobra, chyba wabank. Niebiescy? Grosza. Oho. Literatura światowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci baban! Rzuci baban? Ja powiedziałem żółci wabank, ale to chyba było tak, że niebiescy krzyknęli tak wabank, a żółci krzyknęli co? Żółci 600. I może to było prawie w tym samym czasie i zmieszało mi się to w głowie. Także sprawdźmy w takim razie, jak to było, bo to jest bardzo ważny moment. W puli mamy teraz 12 800 zł. Żółci szybciej. I jak widzieliśmy przed chwilą, o ułamek sekundy szybciej powiedzieli żółci 600. No szybciej powiedział. Szybszy refleks, kategoria literatura światowa. Frajer niebieski wabank nie umie powiedzieć szybciej. W puli tego pytania. Kuj, to twoja drużyna chyba wygra. Jak nazywa się główny bohater powieści sensacyjnej Pierwsza krew Davida Morella? Rambo. Nie, poczekajcie. To jest Rambo. John Rambo. Mamy czas. Tylko zajmę tą podpowiedź. Czekaj, podpowiedź. Ale to jest Rambo. Kurczę, no. 50%, 60%. Nie twoja sprawa, mamo. Klasik to był. Nie pytaj się, że nie. Poranek Kojota? Mamy pytanie, za ile można by nabyć podpowiedź? Jestem pewny. Dajemy 300. Słucham. W puli 13 200 zł. Oj, bądźmy realistami. Tak, okay. Faktycznie. Czekamy na propozycję, panie Krzysztofie. Wszystko. Dajemy 300. Propozycja jest następująca. Tyle wezmę za podpowiedź, żeby zostało wam 300 zł, tyle co niebieski. Dobra. Dobre, bierz. Ale nic ty... nie spuścimy z tonu? Dobra, bierzemy. To bierz. No dobrze, 400. Okej, okay, przyjmujemy ofertę. Czyli zostaje wam 400 na koncie. Zostanie 400 na koncie. Dobrze. Ty. No nie zaryzykuję, bez podpowiedzi nie zaryzykuję. Chociaż wydaje mi się, że to jest Rambo. Bierzemy. Tak. Bierzemy. Tak, proszę bardzo. Podpowiedź kosztuje 1100 zł. Na koncie teraz żółtych 400 zł, niebiescy ja mają 300, pierdzie. W puli 13 jakby 500 200. Mieli. Rambo, Rambo. Tuaro, Spade, Bond. Tupe Rambo, co ty za zdrowy jesteś? Odpowiadamy. Rambo. Jak by odpowiedzieli niebiescy? Spade. A nasi mistrzowie? Rambo. Rambo, tak jest! Co? Nie, niebieski to jest jakiś tupe kwadratowy mózg. Spade. No, była to dobra licytacja, bo błyskawicznie prawda, pan krzyknął 600 żółci. I także w sumie nie wiem, po co pan kupił podpowiedź, kiedy słyszałem, że od początku mówił pan, że Rambo. Chyba stawka zdecydowała na 5. Że wolał być pan pewien. Tak, wolałem być pewien w 100%, a nie tak w 70%. Niebiescy wabank? Chłopie, taki neuron teraz poleci, że to wiadomo. Ale uwaga, na koncie żółtych 13 600 zł.
No niebiescy tylko 300 zł. Co jeżeli drużyna by miała 100 po licytacji i źle odpowiedziała, cena startowa 200? Stówę biorą do domu i odpadają. Jak to będzie, nawet jak mają 200, to idą do domu. Minimum 300, żeby krzyknąć w obank trzeba być. To prawda, Alfie, to pytanie dostali banalne. Kategoria ciekawostki. Niepotrzebnie podpowiedź biorę brali, ale no chcieli. 13600 mają. Słucham państwa, 400, rzuci! Rzuci 400. Do domu ze stówą. Frajerzyna. I teraz słuchaj. Psychoanaliza tego trepa pieprzonego. Chłop w pierwszym pytaniu rzucił 4,5 zamiast wabank, kiedy było 10k w puli plus. I teraz wraca do domu ze stówą. Wniosek? Pieprzyć go w dupę po całości. Rel? Jestem przekonany, że żółci krzyknęli szybciej 400 niż pan wabank. Niestety oczywiście, dlatego że tym samym żółci zablokowali niebieskich, chociaż wystarczyłoby tylko 300 zł. Oby podpowiedzi nie kupili żółci, bo i tak do nich pójdzie. Co tam 100 w tą, 100 w tą, 600 zł w puli. Nie wiem, ja stówki zobaczymy. Pytanie brzmi, do czego służy ten przedmiot? Minuta dla państwa. Do zdejmowania buków. Tak, do zdejmowania obuwia. Jedna noga na to, drugą ściskasz. No jest coś takiego, no. Tak, to jest tak. Do zdejmowania dokładnie. Butów oficerów. Oficerek, oficerczego. Tak, buty oficerskie. Dobrze mówi. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Proszę. Ten przyrząd służy niebiescy do zdejmowania out, tak. Butów, obuwia. Nieważne co odpowiedzią żółci. Jak to działa, to proszę pokazać. Jedną nogę stawiamy na... A może pan pokazać? Jak ja dziurawe skarpety do studia. Jak mam pokazać? Nie wiem, czy mi się uda, bo nie stosuję na co dzień tego przedmiotu. Co ważne. W każdym razie... Tak jest! Co byś zrobił, jakby dziurawa skarpeta była? Ja bym powiedział klasyczny Polak i bym się uśmiechnął z radości. Bo ja bym tak miał. To była dobra odpowiedź. Co natomiast niestety niebiescy w tym momencie muszą zakończyć grę. Mają tylko 100 zł. Myślę, że mistrzowie mają duże szanse wygrać. Bardzo wam dziękujemy. Bo żółci nic nie pokazali, poza tym, natomiast że premier i finał. Wchodzą żółci z bardzo dobrym stanem konta. 13 800. Gratulacje! Kapitan ma głos jak mój kolega z pracy. Jakby mnie imię, to bym pomyślał to on. Ale to by musiał mieć, bo to jest 20 lat temu, nie? Ile lat by musiał teraz mieć? Witamy państwa w finale Awantura Kasę. Do gry wchodzą żółci, mając na koncie 13 800 zł. A jaki opener wybierasz? Nie resetujesz jak chudy nie wejdzie? W etapie. Czy tak samo chcecie zrobić z mistrzami? Zdecydowanie. Spróbujemy. Czy zakaz resetowania jest, żeby zagrać w Awanturze Okazji? W zasadach. Moja żona. No jak pana namówiła? Łatwo się dało pan namówić? Łatwo dało się namówić, łatwo. No ale jak to było? Niech pan nam opowie. Po prostu zadzwoniła. Nie wiedziałem nawet o tym, że zadzwoniła wcześniej do programu i poinformowała mnie o tym, że jest telefon do mnie i dzwoni pani z programu Awantura o kasę i będzie chciała mnie o coś zapytać. No i w ten sposób już musiałem odpowiedzieć na wstępne pytania i zdecydować błyskawicznie, że będę brał udział w programie. Czy u państwa zawsze tak jest? Łukasz. Często. Jak pan dobrał drużynę, panie Sławomirze? Dobrałem drużynę... Właśnie, skąd zna Magdalena? Pomyślałem, że kogoś z przedmiotów ścisłych i stąd jeden członek zespołu. Dalej kogoś doświadczonego, kto brał udział w jakimś teleturnieju. Przedmioty ścisłe to kto? Nie chciałbym przedstawiać może. Mamy takiego w zespole. Aha, no dobrze. Kolejny jest bardzo doświadczony. Kolejny kolega bardzo doświadczony. Występowanie w teleturniejach. No i moja córka ze względu na wiedzę. A to córka. Taką świeżą, na bieżąco, wbitą w pamięć, a ja tak po prostu z przypadku. Ale, ale jaka to jest różnica? Skromny. A Sigma. Na czym polega ta różnica, czy pan powie, czy nie, który z kolegów jest dobry z dziedzin technicznych? Znaczy, obawiam się tak mocno, mistrzów, że nie chciałbym nic ujawniać, co dotyczy naszej drużyny.
No dobrze, ale jeżeli państwo dzisiaj ewentualnie wygrają, to powie pan nam wszystko? Oczywiście, w ten czas już nie no ma dobrze. Problemu. A jakie ma pan wrażenia po pierwszym etapie gry? Wszystko zdarzyło się tak szybko, były że trzy pytania jest chyba, nie? Trudno nawet o jakiekolwiek wrażenia. W każdym razie jest bardzo fajnie, jest sympatycznie i to jest najważniejsze. A co pan sądzi o sytuacji waszych kont? Mianowicie wy macie 13 800 zł i po raz pierwszy zdarzyło się przy tej drużynie mistrzów, że drużyna, no, która wchodzi do, prawda, finału, ma więcej pieniędzy. Macie 100 zł więcej. Chyba tak, i to był plan, jest no. Jest to bardzo minimalna różnica, żeby się poznali. I sądzę, że rekompensuje to mistrzom ich doświadczenie w tym programie. Witamy was w finale. Nie interesuje mnie nic, o, dzięki. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jeżwał dał na Golibordę 5 zł. Hej, przepraszam, że tak mało, ale zostałem ofiarą spoofingu i muszę 20k nie, zapłacić. Nie rzucam wiązanki mamona, dodaj sobie to w pamięci, ale no, dzięki wielkie. Panowie, co sądzicie o drużynie po pierwszym etapie, o żółtych? Dzięki, Jeżwał. No chyba najważniejszą rzeczą jest to, co pan powiedział. Widz. Mają bardzo dużo pieniędzy. Więc istnieje szansa na dużą wygraną. W każdym razie szykuje się niezła awantura. Szykuje się niezła awantura, na to liczymy. Witamy mistrzów w grze. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Kiedy wylosuję pierwszą z nich, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która zadeklaruje najwięcej za pytanie, będzie odpowiadała. Jeżeli uda jej się odpowiedzieć, to wygra pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. No żółty pytania. Spoko się tym wydaje, to prawda, w porządku. I ta drużyna zdobędzie mistrzostwo, która po szóstym pytaniu będzie miała, ale więcej, ja pieniędzy. Nadal mistrzom, bo ja liczę losuję na rekord. Losuję pierwszą dalszy. Finałową kategorię. Po pierwszego. Historia jakaś. Jezus, Marge, jak ja nienawidzę piłki nożnej, to się nie wyobrażasz. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. 400. 400. Rzuci 500. 500. 600. 600. Ty, rzuci walka 700. Od początku. Rzuci 800. 800, mistrzowie. Rzuci 900. 900. I mam 1000 od rzuci. Nie, wędkarstwo. Kurde. Trudniejsze jest wędkarstwo niż piłka nożna. No z wędkarstwa to ja. 2000 rzuci. 2100. Spokojnie brzmi, mistrzowie. 200. 200. 2300. 2300. Rzuci 2400. I 2400 rzuci. 500. Tak, no. Rzuci 3000. 3 od żółty. I jak kto odpuści, to już chyba der. 300 po raz drugi. 300 po raz trzeci. O kurde, odpuścił. 16k ponad. Kurde, prawie 17. 6100 zł w puli. Postanowił się pan wycofać, panie Sławomirze? Tak. Tak. Dobrze, tak. Odpowiadają mistrzowie, kategoria piłka nożna. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, się dadzą, to będą szpury, pane. Prowadzili Messi? Prawie a Messi żył wtedy, ile on ma lat teraz? A przed chwilą prowadzili żółci o 100. No ale zobaczymy, czy tak będzie. Parę lat. Które dwie drużyny spotkały się w finale Mistrzostw Jakie Świata pytania? W 1954 roku? Za to w dupę. Węgry i ten refren. Węgry z Niemcami, ale to było tam na pewno, nie? Tak, czy dwa. Nie, ja wiem, ale to na 100%. Tak, odpowiadamy. Więc Węgrzy przegrali sensacyjnie z Niemcami. 2-3. Na 100%, panie Tomaszu? Na 100%. Tak jest, na 100%. Ty, on dosłownie jak jakaś postać z filmu, co zna jakieś wyniki meczów tam, dokładnie, mówisz tylko rok, on mówi wynik, kto z kim. Chłop się z filmu urwał, kumasz? No, gratulacje. Może on jest ten, powrót do przyszłości. Prawie 6000 prowadzą mistrzowie, a przed chwilą jeszcze prowadzili żółci. Sytuacja się odwróciła, to jaka duża jest różnica, ale oczywiście do odrobienia. Natomiast panie Sławomirze, czy pan nie żałuje, że się pan wycofał z licytacji? Tak, ale na to żałujemy. Oni by to znali wiedzieli? Państwa tak, odpowiedź? Tak, kolega tak. Władek znał. No, szkoda, ale co? Wszystko jest możliwe. Wy macie 10800, mistrzowie 16700, a ja mam jeszcze 5 ja pytań do końca. Ja bym wiedział, kto grał z kim w ostatnich mistrzostwach, a co dopiero w 50 roku. Tak bardzo pijam się piłkę nożną.
kategoria matematyka. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300, spokojnie. 400. 400. Rzuci 500. 500. Chyba ta trucha. Rzuci 700. Już sobie. 700 po raz drugi, po raz 600. Sprzedam. To jest. To jest. Tak. Panie Witoldzie, ja nawet na pana spojrzałem, 800. Zanim uderzyłem młotkiem i byłem przekonany, 800. Że pan się wycofał z licytacji. Nie usłyszał. A to była chwila zastanowienia się, tak? Tak, krzyknął 800, grać. Ale nie chcieliście tego. Grać jednak. 1300 ale za późno. W puli. Panowie. Odpowiadają żółci. Matematyka. No i nie wiem, czy Black Blue jest na czacie, czy ten nowy licznik jest. Byśmy go przetestowali. Które twierdzenie matematyczne przedstawia rysunek? Stralesa. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Odpowiedzi udzieli moja córka Magdalena. Jest to twierdzenie Thalesa. Tak jest! Nie ty Black, Black Blue. A ty możesz mentor odpalić? Żółci mają w tej chwili 11 400 zł, a mistrzowie 16 100 zł. W ogóle nie działa. Pani Magdo, muszę link mieć. Pani jest w której klasie? Trzeciej. Bo tam ten link. O, to świeżutka wiedza. Dopiero co 18 lat skończone, tak? Tak. Pomaga drużynie. Zobaczymy, jak się ułożą losy tej gry. Wszystko jest możliwe, ponieważ mamy jeszcze do końca finału aż 4 pytania. Ja pierdzielę, nie wiem, czy mam chwilę dzisiaj małotę, czy nie, za to się piszesz. Bit close. Nie pisz tak, po prostu uznajmy, nie pisz tak, ok? Kategoria 1 na 1. Czy jesteś gorszy? Proszę teraz, aby każda drużyna wyznaczyła swojego przedstawiciela, najpierw żółci. No, mentor, jak masz link, zapraszam, to możesz się podesłać, Apric. Ja muszę mieć link, żeby to dodać. Elden będzie grany, będzie challenge robiony od gniazda. I sądzę, że wyborem pana Włodzimierza, pan Sławomir zdradził nam tajemnicę, który z jego graczy ma doświadczenie w teleturniejach, tak? Zgadza się, tak. Dokładnie. Panie Włodzimierzu, gdzie pan występował już? No, zdarzyło mi się parę teleturniejów zaliczyć. Wygrał pan? Zdarzyło się też. To w filmiku go. Jak dużo pan wygrał? To znaczy, największa wygrana to 32 tysiące. 32 tysiące w teleturniejach, tak. Gratulacje. W jakim? Ale nerdzik. W jakim? My bardzo cieszymy się, że mamy dobrych, mocnych graczy, bo to ale oczywiście chcę dodać, jest... że... Tak? Chcę dodać, że nie sam wygrałem, a wygrałem z rodziną, mentor, bo to był teleturniej rodzinny. A bardzo się cieszymy, że pan Sławomir dobra o sobie dobry gracz. O to ja mam jakiś link na free fall, tylko stary. Stara ogarniamy. Czy jestem ciekawy, kogo do pojedynku wyznaczą mistrzowie? Tym razem będzie Tomek. Proszę, pierwszy raz pan Tomek. Żółci fajni się wydają, to prawda, zgodzę się, ale ja chcę mistrzów, żeby bili rekord. Panowie, w tym momencie od każdej drużyny biorę... Dobra, pytanie. Czy w zaostrzeżenie, w ramach ostrzeżenia od Ibisza, typu ostrzeżenie i następne ostrzeżenie, to już kara finansowa, warto znokautować typa obok przycisku? Po prostu lutę mu wypieprzyć na łeb, żeby nie zdążył kliknąć przed tobą. Panowie, w tym momencie od każdej drużyny biorę do puli tego pytania po 500 zł. Taki jest regulamin pojedynku 1 na 1. A my za chwilę wybierzemy kategorię. Ten z panów, który będzie znał odpowiedź na pytanie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swojej drużyny, a drużyna otrzymuje pulę za to pytanie. Jeżeli się pomyli, siada na ławce rezerwowych, a drużyna wtedy gra w osobie. A może jeszcze inna opcja? Zanim Ibisz przeczyta pytanie, klikasz przeciwnikowi guzik. I on musi odpowiadać, nie znając pytania nawet. I tyle. W ulubionym składzie. Najpierw wybierzmy kategorię. Dajmy pierwszeństwo nowej drużynie, czyli żółtej. Jak ja już szukam w której kategorii ma nie być, panie Włodzimierzu? Sztuka kulinarna. Znika sztuka kulinarna. Nie gotuje pan, nie ma sprawy. Panie Tomaszu? Muzyka rozrywkowa na świecie. Proszę bardzo, skoro nie czuje się pan dalej, bo muszę się umyć w całym domu śmierci. Panie Włodzimierzu. Nie przejmuj się. Anatomia człowieka. Nie będzie. Sport. Panie Tomaszu? Historia sztuki.
Proszę bardzo. I mamy astronomię, gramatykę i ortografię i sport. Panie Włodzimierzu. On jest dobry ze sportu. Astronomia. On tego nie usunie niestety. O Boże. I jaka jest decyzja pana Tomasza? Nie zostanie męska dyscyplina sport, czyli gramatyka i ortografia skreślamy. Proszę, skreślamy. Jak się pan czuje z tej dziedziny, panie Włodzimierzu, ze sportu? Będzie pytanie o Budziana. Interesuję się sportem, kiedyś uprawiałem, także... Co pan uprawiał? To były takie gimnastyka i lekkoatletyka. O. Miał pan jakieś osiągnięcia? No, na szczeblu młodzieżowym troszkę tam było, ale niespecjalnie sukcesów nie osiągnąłem. Dobrze, w takim razie zainteresowałem. Ten typ chwali się tym, że pokazywał gest jedności do Józefa S., bo on w tamtych czasach biegał jako młodzik. Rozumiesz to? Wania zostały, kondycje zapewne również, więc wszystko w porządku. 1000 złotych w puli. Oto pytanie, który z panów wie, naciska przycisk i odpowiada. W jakich sportach reprezentował Polskę Bronisław Czech? Pierwszy nacisnął pan Włodzimierz, proszę uprzejmie. Bronisław Czech był znanym narciarzem w sportach zimowych narciarskich. Tak jest! Fajny spokój. Panie Włodzimierzu, pan wraca do swojej drużyny, a na konto żółtych idzie 1000 złotych. Panie Tomaszu, pan niestety musi powędrować na ławkę rezerwową. Pańska drużyna będzie grała w osłabionym składzie. Udało się znowu zmniejszyć trochę różnicę. Żółtym mają wyrównany teraz 11900 złotych, a mistrzowie 15600. Tak wyrównany. Znowu wszystko jest możliwe. Panie Witoldzie, chyba wiem, co pan chce powiedzieć, ale słucham. Chcę właśnie to powiedzieć, o czym pan wie. Że chce pan odkupić pana Tomasza. Kurde. No ale pan Tomasz myślę jest sporo. Będzie chciał wyrównać. Tak, naturalnie. Dla drużyny. Jak dużo? Ja wiem, chciałbym, żeby pan powiedział. Mam dla was propozycję podobną, którą zgłaszałem wam w jednym z poprzednich programów. Czy zgodzicie się zapłacić za pana Tomasza tyle, żeby po jego wykupieniu mieć tyle pieniędzy, co żółci? Zaczekajcie jedną to. Tomek mówi, że chce odpocząć. Dobrze, trochę relaksu. Ja tylko się czeka. W każdej chwili można wyrobić czas. Nikogo nie kupił. Ale absurd. Wystarczy za 300 tak jest, zagrać teraz i dojść. Pan Tomasz trochę odpoczywa po trudach gry. W każdej chwili pan Witold będzie mógł zgłosić chęć jego wykupienia. Tak więc, no, drużyna mistrzów prowadzi 15600, ale gra w osłabionym składzie. A nie, czeka się jedno, tylko wykupią się po reklamach. Cześć, wywali się dziś? O Jezu, ale my dzisiaj tego, pytam. Witamy ponownie, oglądają państwo emocjonujący finał awantury o kasę. Przypomnę, wiecie, przed przerwą odbył się pojedynek jeden na jednego, przegrany przez mistrzów. Pan Tomasz siedzi na ławce rezerwowych. Mistrzowie grają w osłabionym składzie, ale mają więcej pieniędzy. Różnica wynosi 3700 zł. Mistrzowie 15600, żółci 11900, a przed nami trzy kategorie. Ile rund osłabienia? Chyba dopóki nie wykupią jednak. Nie wydaje, ale nie jestem pewny. Jeżeli tak przynajmniej sugerowali. Historia powszechna. Skoro czy dzisiaj Elden Challenge? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Żółci 300. Żółci 300, 400. 400, mistrzowie. Żółci 500. Mam 500. 600. Mam 600. Żółci 700. 700. 800. Żółci 1500. Żółci 1500. Zasady? Zaraz obejrzymy jeszcze raz zasady, bo ja nie pamiętam. Dwa żółtych, proszę. Dwa żółtych, tak? Dwa. 200, spokojnie przybicie, słucham dalej. Rzuci 200. 200 od żółtych. 300. I spokojnie pan Witold, 2300. Rzuci 3000. Rzuci 3000. 300. I spokojnie przybicie, zawsze 300. 3200 rzuci. 3200, co dalej? 3300. Będą po raz pierwszy, po raz drugi. Rzucicie 500? Mam 3,5. 3,600. Mam 3,600, jak zawsze delikatnie. 3,600 po raz drugi, 3,600 po raz trzeci. Absolutnie genialnie. Już się dwa razy przekonuję, nie? W puli tego pytania aż 7100 zł. Historia powszechna. Nie wiem, czemu. Jak brzmi nazwa sekty Katarów działającej
w Langwedocji do XIII wieku. A rzeczywiście odpowiada Paweł. Albigensi. Odpowiadam ja. Tak? Albigensi. No, dokładnie. Jak? Albigensi. Kto zaproponował taką odpowiedź? Właściwie naradziliśmy się z kołem, ale odpowiedź była wspólna. Tak jest! Tom, 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 tu pewnie. Jakub to jest taki geniusz. To jest taki stigma. Sobie daje radę. Ja zwiększyła przewagę nad żółtymi już grubo. Boże. Ponad teraz w dzisiejszych czasach ma 45 lat jakoś. Ja bym się nie zdziwił, gdyby on nie pociągał za sznurki w Polsce i nie decydował o tym, co się dzieje. Dzięki, a tu sam chleb. Dzięki bardzo, no fajnie. To na koncie żółci mają 8400. Pan Witold podnosi rękę, jest już bogata, więc słucham. Tak, tak. Czy cena Tomka się zmieniła? No to trzeciej, drugiej będę streamował. Wzrosła. W czerwcu. Znaczy zwiększyła, tak. O ile? Podobnie jak poprzednio, no tak, żeby były równe szanse z żółtymi. Będzie dalej odpoczywał. On chce teraz ponad 10 tysięcy za niego? Popijał przyłoko? Tak. Jak troszkę relaksu, panie Tomaszu. A ja mam dwa pytania do końca finału. Losuję kolejną kategorię. Jak skasował Black Blue nowy licznik? Co ty pieprzysz? Na Facebooka wejdę. Nie, nic za mnie nie pisał. Nic mi nie mówił. Ty, ej, mi trolujesz. Co ty pieprzysz? Mentor, wiesz, o co chodzi? Bo pewnie ty bardziej poinformowany niż Amy. Kategoria literatura polska. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Rzuci 300. Rzuci 300. 400. 400. Rzuci 500. W sensie ja wiem, że Blackbeard jeszcze miał robić dodatkowe rzeczy. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. W tym lisiku. Ale myślałem, że już zrobił. Jeżeli zobacz, o to może chodzić. No to będzie chyba rekordowa kwota, bo zbliżymy się bardzo do 20 tysięcy w jednym programie. Spójrzmy, no bo ja mówiłem Black Blue, że ten, że ja nie będę do 14 w ogóle licznika używał i możliwe, że on go wyłączył, bo coś tam jeszcze robi. Bo w sumie no nie przewidział, że ja też nie przewidziałem, że będę używał licznika, no bo miał być dopiero za dwa tygodnie. Jak nazywa się poeta widoczny na fotografii? Ty, to jest ten, co pisał o tych? O tych, co Rzymian trzymali. Tupa, jak się nazywało te miejsce, co Rzymian trzymali? Sara, Amy, nie teraz. Jak się nazywały te miejsca, co Rzymian trzymali? O getto, to jest on, co pisał o gettach? Nie teraz. Jak on się nazywał, ten chłop? Nie wiem, czy to o niego chodzi w sumie. Możliwe, że to nawet nie jest on. I pieprz. To zaraz zobaczę, spokojnie. Tak? Możliwe, no chyba. A kto? Nie, Leśmian miał wielki nos. Staw, na pewno. Poeta? Staw. Ja nie mam pojęcia, tak mi się skojarzyło, ale możliwe, że gówniane skojarzenie mam. Ale co, bierzemy odpowiedzi? Nie, chyba nie. Kto tam mógł być? Tam myślałem, że Sienkiewicz jeszcze. No. Nie. Poeta. Pilecki w ogóle inaczej wygląda. W ogóle poeta był? Dobra. Bierzemy czy nie? Nie, odpowiadam. Jego poeta się odpowiada Kuba. Jest to Leopold Staw. A, ty żartujesz, okej. Okay. Czy pan Tomasz zgodziłby się z taką odpowiedzią z ławki rezerwowych? No z panem Kubą w tej dyscyplinie się zgadzam. A żółci z kolei? Bo do niego mówi pan. Adam Asnyk. Słusznie, Adam Asnyk. A to 1000 zł. Oni mają przewagę 10 000. Ale wciąż przewaga mistrzów jest ogromna, ponad 10 tysięcy. W puli do następnego pytania przechodzi 1100 zł, a ja losuję ostatnią. Ej, on nie dołoży 10 tysięcy, jak myślicie?
podstawową kategorię. Prawda, bata. Nie dołoży, nie ma bata, nie? Co się sakata, przepraszam. Czarna skrzynia. Widzę SPX. A, siurna. Ty, to może dołoży, jak zbije im teraz po 10k. Rozpoczynamy licytację czarnej skrzyni. Jak ma im zbić po 10? W której mogą być różne rzeczy, złotówka, jakaś kwota pieniędzy, nawet bywają tam kluczyki od samochodu. Tak było ostatnim razem, wtedy pamiętam, mistrzowie kupili czarną skrzynię za jedyne 400 zł, tak? Przed ostatnim razem. Przed ostatnim razem 400 zł był tam samochód, a ostatnim razem? 10 tysięcy było. Za ile? 2200. Czyli za 2200 kupili czarną skrzynię, w której było 10 tysięcy. Ale ja nie gwarantuję, co tam jest, bo po prostu nie wiem. Czarną skrzynię licytujemy podobnie jak pytanie. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Nikt nie kupuje? Rzucie 300. Nikt nie kupuje, do domu. Rzucie sobie 400. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Lubię kupować czarne skrzynki z samochodami po 400 zł. Każdy chyba by lubił. Tak więc mistrzowie kupili czarną skrzynię. Sigma. Sam jestem ciekawy, co jest w środku. Czarną skrzynię otworzymy po zakończeniu finału. Ta sytuacja właściwie prawie się nie zmieniła. Mistrzowie prowadzą aż 18100, a żółci 7600. Ostatnia kategoria do puli następnego pytania, komis? Czyli ostatniego przechodzi 1100 zł. Czyli na komis to się kiedyś chyba też na Lombardy mówiło, nie? Kategoria literatura światowa. Tolkien. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. Na pewno od każdej będzie. Drużyny i w końcu musi być. Rzucie 300. 300 spokojnie, 400. Rzuci 400. Nie grajcie. 500, 600, 700. Chytry leci. 800, 900. Ty, a szczerze, żółci mogą to wygrać? 1000 po raz drugi. 1200, co dalej? Nie, bo oni ich mogą zablokować i tak wygrać, nieważne. Mam 1600, 1700, 1800, 1800, 1900, 1900, 2, mam 2, 2 po raz, 200, 200, 200 po raz drugi, 2300, mam 2300 jednak, 3000, 3, mam 3000, ty, nie, 10, 300 po raz, 2 banzy, spieprzył to żółty straszliwie. Ale pewnie był i tak, był zablokowany, to może i git. 12k chociaż wyniosą. Tak, zablokowałby go, racja. Że z jednej strony można powiedzieć, że wabank było za wcześnie. Prawda? 11 800, ale baliście tak, się, no że racja. Mogą mistrzowie was zablokować. Wygrają to 12k. Że nas tak zablokują albo zalicytują więcej. Chyba by tak było, panie Witoldzie, tak? Następna odzywka byłaby blokująca. O, no to brawa dla pana Sławomira, ale wyczuł. Że przewidział. Chyba tak, Piotr. Nie wiem, co trzeba odpowiedzieć panowie. Może wejść starzą. Panie Tomaszu, jak by pan doradzał panu Witoldowi no, tutaj? Nice, sobie masz rację. No tak, ty, jak powiedział. No. Czyli następna odzywka to już blok, tak? No może jeszcze po 100 zł, gdyby było. Ale już blisko. W momencie, kiedy mistrzowie licytując wabank nas przebijają, nie ma sensu ich puszczać, tak to nazwę. Czyli lada chwila i tak musiałaby pójść blokada. Czyli zostaje, słuszna była decyzja. Zostaje nam jeszcze na podpowiedź pula, nie, czyli... To była dobra licytacja, panie Sławomirze, bo chyba by pan jednak nie daliby mistrzowi dojść dużo wyżej. Nie. Dzięki temu, że tak ostro poszło, mamy w puli 11 mocni, naprawdę. Wszystkie pytania znali odpowiedzi, tylko nic nie kupili. Odpowiedzą prawidłowo. Jeżeli się nie uda, niestety a mocni nie wygrają być, pieniędzy w dzisiejszej awanturze. W którym roku Luis Jorge Borges otrzymał Nagrodę Nobla? Mam wrażenie, że to nie było dawno. Co? Mam wrażenie, że to nie było dawno. Czy jest jakaś tolerancja? Nie ma niestety. Tolerancja. Nie ma tolerancji. Też niestety nie ma. 2002, nie ma Polska. Ile jeszcze mamy czasu? 30 sekund na zastanowienie się. Mario. No panowie, wybierajcie datę. Ja nawet nie wiem, za co mógł dostać.
jakąś mandatę z przed 3 lat na przykład. O nie. Nie słyszałem żadnej dalej. Dyktatura iberoamerykańska. Tak, tequila. W czasach pewnie nocnej komuny. No jedyne pytanie, na które nie znałem. Wszystkie wiedzieli do tej pory. To jest pisarz? A, okej. Okay. Odpowiadamy. Proszę. 1955. A jaką datę powiedzieliby mistrzowie? No z podpowiedzią chyba byśmy dali radę. To były lata 80. Początek lat 80. Był nominowany. Kilka razy, ale nie otrzymał. Kurczę. Jakie pieprzone im pytanie dali ty. Ale im pieprzone pytanie dali. Zaryzykowali wszystko, co mieli. Ale ich wydymał jak frajerków, co? Więc musimy państwa pożegnać. Niestety nie wygrywają państwo dzisiaj pieniędzy. Tak chamsko. Dziękujemy za wspaniałą grę. Wielkie brawa dla was. Natomiast uwaga, mistrzowie, a jeszcze czorna. Dzisiejszy program 15 tysięcy złotych. A za wszystkie wasze programy w awanturze o kasę 129 300 złotych i samochód. Coś pięknego. Ciekawe, czy 200k dobiją. Blisko jest. Jakby teraz auto, to mają 200k. Grosza? Panie Tomaszu, proszę, aby pan wrócił do swoich. Pozostaje nam rozwiązanie zagadki czarnej skrzyni. I przypomnę, że tak, przed ostatnim razem szkoda, za 400 zł. Znaczy nie szkoda, bo ja chcę, żeby bili rekord. Były kluczyki do samochodu. Ostatnio kupiliście za 2200, było 10 tysięcy, a więc dwa razy się opłacało, bardzo. No jak będzie dzisiaj, nie wiemy. Kupiliście ją tanio, za 400 zł. A dzisiaj w czarnej skrzyni mam... Oj. Samochód marki Seat! Ja pierdziele, co jest w dupa? Dwa auta mają 200k ponad. Ponad 200k. Drugi raz kupili auto za 400 zł. A raz kupili 10k za 2k. Kurde, ja ci mistrzowie są w dupę opa, no nie mogę. Coś pięknego. Państwa również zapraszamy do gry. Państwo również lubię kupować auta na 400. I oczywiście odrobinę szczęścia. Dobra, jeszcze jadę. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę